Marcin Najman to jedyny w swoim rodzaju przypadek sportowca, który sportowcem de facto nie jest, a przynajmniej wielu sportowców za takiego go nie uważa, który w dodatku w sporcie nie osiągnął nic poza długą listą wrogów, a i tak każdy przeciętny Kowalski wie dokładnie, kim on jest, a media wciąż o nim piszą. I o tym będzie ten odcinek. Zapraszam. Odpuszczam sobie typową biografię Najmana z cyklu Urodził się, wychował, jego pierwsze walki. Znajdziecie to sobie na wiki czy gdziekolwiek chcecie. Zacznę od tego, że Najman to chyba najbardziej nielubiana postać w polskim sporcie. Ten facet jest przez wielu uznawany za najlepszy przykład chamstwa, buractwa i wieśniactwa. A zapracował sobie na to zadzierając z nieodpowiednimi ludźmi w nieodpowiedni sposób. A najgorsze jest to, że nie bronią go w żaden sposób wyniki sportowe. Ale po kolei. Najman zadarł z Kawulskim i Lewandowskim. Oskarżał ich o to, że oszukali go, nie traktowali odpowiednio, czyli jak. I tak naprawdę to gdyby nie sam Najman, to nigdy by nie doszło do walki z Mariuszem Pudzianowskim. Później sternicy KSW na złość, czy po prostu dbając o własny biznes, krytykowali organizowaną przez Najmana Narodową Galę Boksu. Poszli nawet o krok dalej. To KSW zablokowało możliwość nabywania wejściówek na Narodowy z portalu e-bilet. Jedno, ostatnio się wypowiadałeś na ten temat, że na wypowiedź Martina Lewandowskiego na temat twojej gali. Zdziwiony byłeś w ogóle, że można powiedzieć trochę zaatakował twoją galę? Znaczy, w sumie to nawet jest to... Ja nie wiem, czy to w ogóle się do czegoś odnosi. No jeżeli tutaj widzisz jakiś wspólny punkt, no to, że w ten sam sposób swoimi kontaktami bardzo w nieładny sposób jakby zablokowali jedną bileterię DSF-owi i zablokowali tę samą bileterię nam. I to jest jakby taki punkt faktycznie wspólny. Natomiast no, ja nie wiem, bo ja nie rozumiem takiej działalności. Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie nie mogą koncentrować się na własnej robocie i robić swoje, tylko koncentrują się na tym, żeby przeszkadzać innym. Lecimy dalej. Spór z Przemysławem Saletą. Kiedyś panowie darzyli się sympatią, ale w pewnym momencie coś się posypało. Co dokładnie? Myślę, że przydarzył się typowy Najman. Zaczął obrażać Saletę, prowokować. Walczyli ze sobą dwukrotnie i za każdym razem historia kończyła się tak samo. Zwycięstwami Salety. Raz przez poddanie, a za drugim razem Najman złamał nogę podczas walki i ta została przerwana. Oczywiście według LT Sosterona Przemek miał dużo szczęścia, bo gdyby nie to, to pewnie by przegrał. W zasadzie Najman zaczepiał każdego, z kim walczył, miał walczyć, albo mówiło się, że będzie walczył. To jest chyba taki jego sposób na pozyskiwanie publiczności i przeciwników. Najpierw nakręci ludzi na jakiś konflikt, któraś telewizja to podchwyci i zorganizuje walkę. A on wyjdzie do ringu czy do oktagonu, pokręci się trochę, dostanie parę razy, zgłosi kontuzję i już. A hajs się zgadza. Obrażał Jurkowskiego. Głównie za to, że ten nie ma prawa być komentatorem w telewizji, bo ma wadę wymowy. Potem publicznie wyciągał brudy z życia prywatnego Jurasa. No i jak tu nie polubić takiego Najmana? Kres temu wszystkiemu postanowili położyć inni bokserzy. Na czele z Krzysztofem Włodarczykiem, Mariuszem Wachem i Przemysławem Saletą napisali list do dziennikarzy, w którym prosili, aby Najmana w mediach nie nazywać bokserem, bo to ich obraża. Najman nigdy nie był i nie będzie bokserem. Nigdy ciężko nie trenował, a jedyne dwie prawdziwe walki otrzymał dzięki autopromocji w tabloidach. Tak o nim napisali. I to wszystko sprawiło, że El Testosteron nie jest ulubieńcem publiczności. I nie chodzi mi wcale o hejterów w internecie. Najbardziej widać to na galach, na których się pojawia. Gwizdy podczas walki z Burnejką, czy wiwaty, kiedy dostaje oklep od Pudziana. To potwierdza niechęć kibica do Najmana. Że tak sobie pozwolę zarymować. Dlaczego zatem o nim mówimy? Bo to urodzony showman. Inni mówią cyrkowiec, ale jedno jest pewne, potrafi gadać i wykorzystuje to do maksimum, budując swój fame. Na konferencjach i podczas wywiadów mówi pewnie, składnie, logicznie, jest przekonujący, wydaje się zawsze przygotowany na każde pytanie. To rzadkość wśród sportowców. Przed mikrofonem czuje się jak ryba w wodzie. I jest megalomanem. Organizując Narodową Galę Boksu z większymi od siebie pięściarzami, cały czas pomiędzy jednym zdaniem a drugim wplatał jakąś historyjkę o sobie.
ma do tego talent, ma tego świadomość i dzięki temu wciąż funkcjonuje w mediach. Kolejne konflikty, kolejne walki, kolejne kontuzje, oskarżenia, zakończenie kariery, wznawianie jej. To wszystko powoduje, że co jakiś czas o nim czytamy, widzimy go na zdjęciach. Poza tym jego znajomi mówią, że w życiu prywatnym to miły i spokojny człowiek, a w dodatku często angażuje się w akcje charytatywne. Jaki w takim razie jest Najman? A może jest Marcin Najman i jest L-Testosteron, wykreowany na potrzeby marki, postać, która jest powołana do życia po to, żeby zarabiać. Kupony do odcinania Najmanowi mogą się niedługo skończyć, ale pewne jest to, że dopóki ma je w rękach, to będzie z nich korzystał.